Profesor Sławomir Sowiński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. To może zacznijmy dzisiaj od głośnego debiutu Sławomira Mentzena na sejmowej mównicy, który chciałbym, żebyśmy na sam początek zobaczyli. Pegasus jest oprogramowaniem szpiegowskim, umożliwiającym dostęp do każdego telefonu komórkowego, umożliwiającego dostęp do zdjęć, do nagrań, do wiadomości, do mikrofonu oraz do kamery. Ponieważ smartfony stały się nieodłącznym elementem naszego życia, każdy z nas w czasie rządów PiS-u miał przy sobie urządzenie podsłuchowe, które jeszcze mogło nas nagrywać w dowolnym momencie. O tym właśnie mówimy. Państwa totalitarne, bezpieki państw totalitarnych w XX wieku nie miały takich możliwości naruszenia czyjejś prywatności, nie miały takich możliwości inwigilowania kogoś. Historia użycia przez rząd PiS-u, przez służby PiS-u Pegasusa od samego początku jest historią działań nielegalnych, niemoralnych, wręcz obrzydliwych. Zaczęło się od tego, że nielegalnie przekazano z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów złotych do CBA. Następnie CBA nielegalnie kupiło oprogramowanie niezgodne z polskim prawem. A następnie te nielegalnie sfinansowane i nielegalnie zakupione oprogramowanie używało w nielegalnym celu. Pegasus został stworzony po to, żeby tropić sprawców najcięższych przestępstw. Morderców, pedofili, terrorystów, zorganizowane grupy przestępcze. Tymczasem okazuje się, że Polska jest niesamowicie spokojnym i bezpiecznym państwem. I znudzone tym służby, tym spokojem, tym bezpieczeństwem, tą praworządnością wzięły się za inwigilowanie polityków opozycji. Co trzeba mieć w głowie, żeby uznać, że jednym z najgroźniejszych bandziorów w Polsce jest Krzysztof Brejza, albo Michał Kołodziejczak, albo Roman Giertych? Co byłoby dalej, gdybyście jakimś nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności rządzili trzecią kadencję? Oglądalibyśmy w wiadomościach rozmowy polityków opozycji z ich psychologiem, z ich lekarzem, a może zrobilibyście pierwszą w historii transmisję spowiedzi prosto z konfesjonału, bo ludzie tam też mają telefony i też mogliście ich podsłuchiwać. Przypomnę, to jest fragment debaty o komisji do spraw Pegasusa. Sławomir Mentzen, jak i cała Konfederacja, oni zapowiadali przed wyborami, że będą rzeczywiście merytorycznym recenzentem. Czy po tym debiucie Sławomira Mentzena można powiedzieć, że rzeczywiście takim merytorycznym recenzentem jest Sławomir Mentzen? No, to wystąpienie rzeczywiście jest bardzo istotne i ono pokazuje kilka moim zdaniem interesujących rzeczy dotyczących tej nowo kształtującej się sceny politycznej. Jeśli chodzi o meritum, to tu rzeczywiście Konfederacja bardzo wyraźnie staje po stronie tych wątpliwości, które zgłasza opozycja dotyczących stosowania Pegasusa. No i też bardzo wyraźnie pokazuje, że nie chce budować żadnego cichego sojuszu z PiS-em, że odwrotnie chce rywalizować z PiS-em o głos wyborcy prawicowego. Ale poza tym takim bym powiedział wymiarem merytorycznym, to też jest bardzo interesujący wymiar taki bym powiedział dotyczący stylu, dotyczący pewnej formy, dotyczący kwalifikacji komunikacyjnych pana posła Mentzena. Dlatego, że ja śledziłem tę debatę dotyczącą akurat powołania tej komisji dotyczącej Pegasusa. I na tle kilkunastu, czy nawet być może kilkudziesięciu posłów opozycji, którzy mniej więcej powtarzali te argumenty, no to wystąpienie pana Mentzena zdecydowanie na plus się wybijało. Właśnie taką, bardzo bym powiedział, dobrze dobraną formą, taką komunikatywnością, taką swobodą wypowiedzi. Mówiąc krótko, widać, że Sławomir Mentzen, choć różnie oceniana jest kampania wyborcza, prawda, w wydaniu tego polityka, to jest politykiem już bardzo, takim bym powiedział, dojrzałym, bardzo dobrze przygotowanym do wystąpień sejmowych. I nie tylko, można powiedzieć, Trzecia Droga ma swojego świetnego mówcę, który potrafi przyciągać uwagę wyborców, czyli Szymona Hołowni, ale także takiego właśnie, można powiedzieć, specjalistę. Nie chcę używać tutaj słowa gwiazda, dlatego że to słowo jest no, dzisiaj dość takie dwuznaczne, ale takiego właśnie świetnego mówcę ma Konfederacja. Nie tylko zresztą jego, uważam też, że Krzysztof Bosak też jest bardzo dobrym mówcą.
co pokazuje, że po pierwsze Konfederacja będzie się w tym Sejmie liczyć, po drugie, i to jest też istotne, że na scenę przebojem wchodzi nowe pokolenie polityków, tak? Już nie tylko Szymon Hołownia, ale też właśnie Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak. Zobaczymy, kto z partii Razem będzie też takim no, przebojem wejdzie, można powiedzieć, na ten areopag najlepszych mówców czy dobrych mówców. I to też pokazuje, że będzie pewnego rodzaju być może no, taka rywalizacja między tymi politykami starszego pokolenia, których już znamy, a właśnie tymi, którzy będą walczyli teraz o taki prym popularności, rozpoznawalności i będzie po prostu dobrze odbierany. Więc to było dość interesujące. Ten element rywalizacji mieliśmy od razu wczoraj na samym początku tego fragmentu posiedzenia Sejmu, kiedy marszałek Szymon Hołownia starł się z premierem, wciąż premierem Mateuszem Morawieckim. Może zobaczmy właśnie fragment tej dyskusji. Ważne, aby obniżyć koszty kredytów, koszty energii, koszty żywności i aby zaproponować, dać wybór Polakom, kiedy chcą pójść na emeryturę. To ustawa o emeryturach stażowych. Wysoka Izbo, zakasać rękawy, do roboty. To nie popcorn, ale miód na moje serce, co pan mówił o konieczności ciężkiej pracy w tej Izbie, o tym, że ta Izba powinna zajmować się problemami Polek i Polaków. Chciałbym tylko zwrócić uwagę pana premiera, że Izba nie pracowała od 30 sierpnia do 15 listopada tego roku. A nie pracowała w związku z tym, że ostatnie posiedzenie poprzedniej kadencji zostało zamknięte przed kampanią wyborczą 30 sierpnia, a współpracujący z państwa obozem politycznym, jak sam stwierdził pan prezydent, zwlekał miesiąc z daniem nam szansy na procedowanie tych ważnych projektów, o których pan przed chwilą wspominał. Jeżeli chodzi o ustawę cen prądu, która będzie dotykała decyzji kolejnego rządu, uwzględnić i przeprocesowywać dwa projekty. Ten, który złożyliście państwo i ten, który złożyli dzisiaj przedstawiciele większości parlamentarnej. Te projekty będą procesowane w komisji w pierwszym czytaniu od dzisiaj. Od dzisiaj. Przepraszam. Procedowane, czy coś powiedziałem? Najmocniej państwa przepraszam, ale czasami słowo proces tak ciśnie mi się na usta, że nie mogę się powstrzymać. Czy rzeczywiście jest to spór o problemy Polek i Polaków, czy jednak cały czas mamy tutaj robienie politycznego show? Ja bym w ogóle się nie oburzał na to, że politycy, że tak powiem, robią show, czy niektórzy tak z takim oskarżeniem mówią o politycznym teatrze. Polityka jest po prostu widowiskiem, jest spektaklem, jest teatrem i nie ma się na to co oburzać. Można tylko się zastanawiać, prawda, jakiej jakości jest ten teatr, to przedstawienie, czemu ono służy. Jeśli chodzi o to takie wczorajsze, można powiedzieć, skrzyżowanie szabel czy szpad, czy narracji politycznych między premierem Morawieckim a marszałkiem Sejmu, to wydają mi się ciekawe dwie rzeczy, bo ja znowu odkładam na bok to, że Szymon Hołownia jest świetnym mówcą, prawda, i że potrafi sobie w takich sytuacjach, zwłaszcza w takiej, bym powiedział, formule 1:1 świetnie dawać radę, ale tutaj ciekawe są dwie, moim zdaniem, inne sprawy. Otóż pierwsza sprawa jest taka, że niezależnie od tego, jak wiele pochwał możemy dzisiaj pod adresem marszałka Hołowni wypowiedzieć i słusznie ze względu właśnie na jego taką formę, na jego taką kwalifikację, prawda, dotyczącą wystąpień publicznych, to popełnił on, jak sądzę, jeden dość fundamentalny błąd w momencie, w którym obejmował swój urząd. Znaczy wtedy, kiedy zapowiadał trochę na fali być może takiego pewnego uniesienia, że razem z barierkami usunie też Sejmu tę słynną zamrażarkę z gabinetu marszałka. Prawda? No brzmi to bardzo tak efektownie, atrakcyjnie, rzeczywiście nowa polityka, nowy styl. Ale pamiętajmy, że ta przysłowiowa, symboliczna zamrażarka, prawda, czyli ten mechanizm układania przez marszałka Sejmu tak naprawdę agendy prac parlamentu, to nie jest jakaś polityczna, w mojej ocenie, fantasmagoria, prawda, jakieś widzimisię czy jakiś luksus polityczny poprzednich marszałków, nie tylko zresztą z obozu PiS-u, ale to jest bardzo praktyczne narzędzie, no, które jest moim zdaniem wręcz niezbędne w rządzeniu, dlatego że pamiętajmy, że polityka to nie jest
takie spełnianie dobrych życzeń wszystkich, taka działalność, prawda, wszystkiego najlepszego wszystkim, tylko to jest podejmowanie bardzo trudnych decyzji, to jest podejmowanie decyzji kosztownych, to jest podejmowanie, to jest wybieranie tego, co tu i teraz jest możliwe, tego, co tu i teraz jest najważniejsze, prawda? To jest też wybieranie spośród różnych interesów, które chcemy realizować, te, które dzisiaj wydają nam się możliwe, tak? I w związku z tym ten mechanizm takiego układania agendy politycznej, nie do końca może transparentny, ale dający właśnie politykom rządzącym możliwość wskazywania to, co tu i teraz oni chcą jakby rozstrzygać, jest uważam niezbędny w działaniu politycznym i pewnie prędzej czy później też marszałek Hołownia będzie musiał, jeśli współpracując z premierem, prawda, taką agendę spraw układać, określać priorytety, listę priorytetów, prawda? No i w tym sensie takie rzeczy mniej dla koalicji wygodne czy potrzebne gdzieś tam na koniec odsuwać. PiS dzisiaj z tego korzysta. PiS mówi marszałkowi, skoro nie ma tej zamrażarki, to w takim razie, prawda, procedujmy wszystkie projekty, także te, które dzisiaj wydają się być może trudne do zrealizowania jednocześnie. I to jest oczywiście pewna trudność, i marszałek się będzie z tym musiał mierzyć. Ale jest jeszcze coś jeszcze, coś moim zdaniem ważniejszego. Otóż ja uważam, że PiS, czy premier Morawiecki wczoraj, tak można powiedzieć, ostentacyjnie, no, krytykując marszałka Hołownię, paradoksalnie go wzmacnia, prawda? Dlatego, że choćby z tej wczorajszej polemiki możemy mieć takie to wrażenie, że liderem opozycji jest dzisiaj, no kto? Szymon Hołownia, prawda? Bo to on, można powiedzieć, jest w takim podstawowym sporze z obozem rządzącym. To on, prawda, odpiera ataki PiS-u. To on reprezentuje to, co nazywamy demokratyczną opozycją. Moim zdaniem PiS robi to zupełnie świadomie, także można powiedzieć przedłuża ten moment, powołując dość taki iluzoryczny rząd. Ten moment, w którym, że tak powiem, na scenie politycznej, w salonie politycznym, można powiedzieć, rządzi Szymon Hołownia, prawda? On ma głos, on jest dzisiaj słuchany, natomiast faktyczny lider, czyli Donald Tusk, no de facto czekać musi w przebiegach, prawda? Czekać musi trochę, bym powiedział, w politycznym przedsionku. No właśnie, gdzie są ci liderzy? Prawda? Panie profesorze, gdzie są ci liderzy? Bo nie ma Donalda Tuska, nie widać Władysława Kosiniaka-Kamysza. To jest specyfika tego momentu, bardzo niewygodnego, a być może też w pewnym sensie niebezpiecznego dla przyszłej koalicji, tak? Że mamy liderów, mamy koalicję, ale ci faktyczni liderzy czekać muszą gdzieś w przedpokoju, gdzieś w gabinecie, którego nie widzimy. Natomiast w salonie rządzi tylko jeden lider, prawda? Rządzi nastrojami, rządzi, że tak powiem, opinią publiczną. I to oczywiście wywołuje, zapewne możemy się domyślać, pewne wewnętrzne gdzieś jakieś napięcia, poczucie dyskomfortu tych pozostałych liderów, których po prostu na razie nie widać. I PiS świadomie tę sytuację próbuje wydłużyć z nadzieją, że ta sytuacja, no takiej bym powiedział, pewnej nierównowagi politycznej, że ona może być może zaowocuje jakimiś, no, pęknięciami czy zarysowaniami w tej nowej koalicji. Więc ja uważam, że PiS będzie jeszcze przez najbliższe dni paradoksalnie atakując marszałka Hołownię, jakoś go promował, żeby właśnie taką nierównowagę utrzymać. Zwróćmy uwagę, kilka godzin temu dowiedzieliśmy się, że Politico, prawda, wskazało na Donalda Tuska jako polityka Europy, jako najskuteczniejszego polityka Europy, a w tej przestrzeni politycznej tych dni, można powiedzieć, w Polsce nie ma właściwie dla niego miejsca na scenie politycznej, no bo dzisiaj Donald Tusk może oczywiście wystąpić w roli posła, zwykłego posła drugiego klubu w parlamencie co do wielkości, prawda, no ale byłoby to oczywiście dużo poniżej jego faktycznej pozycji politycznej, więc pozostaje mu tylko czekać, ewentualnie występować w jakichś konferencjach prasowych, w których gdzieś tam z marsową miną zapowiada, prawda, różne ostre działania, ale faktycznie nie ma na razie dla niego miejsca. PiS to świadomie dosyć moim zdaniem wykorzystuje. Panie profesorze, a może Donaldowi Tuskowi właśnie o to chodzi, że skoro ma człowieka, który gdzieś tam promuje tę opozycję, jest silną osobowością, czyli marszałka Hołownię, to Tusk, mający przecież spory elektorat negatywny, może się za tym Hołownią schować. Może też jemu o to chodzi. Nie, ale to jeśli premier zdecydował się, żeby no właśnie po raz kolejny stanąć na czele rządu,
to wydaje mi się, że on z pełną świadomością chce, można powiedzieć, wziąć na siebie i ciężar władzy, ale też chce no, być tym numerem jeden po stronie opozycyjnej. Nie wydaje mi się, nie wyobrażam sobie, żeby Donald Tusk próbował zastosować metodę Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy gdzieś schować się w drugim szeregu, prawda, i wskazać jako premiera jakiegoś polityka bardziej, no, że tak powiem, lubianego, mającego mniejszy elektorat negatywny. Premier Tusk przeciął te wątpliwości dotyczące tego już bardzo dawno, prawda, wtedy, kiedy niektórzy się na przykład zastanawiali, czy taki tandem, to znaczy premier Tusk, prezydent Trzaskowski nie byłby lepszy, nie byłby, tak powiem, bardziej wydajny, gdyby wtedy premier się Tusk na to zdecydował, prawda, i na przykład w jakiś sposób zachęcił Rafała Trzaskowskiego, żeby wziął udział w kampanii i żeby został posłem i dzisiaj, żeby został premierem, to wtedy można by tego typu pytania stawiać. Natomiast w momencie, w którym Donald Tusk stwierdził, że to on będzie, prawda, to zresztą mi się podoba, bo ja uważam, że w polityce powinno być tak, że ten, kto bierze władzę, powinien brać też odpowiedzialność. I to jest akurat, uważam, rozwiązanie bardzo, bardzo takie i praktyczne, i uczciwe wobec wyborców. Więc ja raczej to czytam w takim, powtórzę, w takim kluczu no, pewnego braku, powiem to delikatnie, komfortu, jaki przez te najbliższe jeszcze dni będzie miał premier Tusk. I myślę, że PiS będzie ten brak komfortu starał się, że tak powiem, no, możliwie wydłużać, prawda, i możliwie pogłębiać po to, żeby kiedy już koalicja, a przyszła koalicja weźmie władzę po 11 grudnia, żeby tam no, były już jakiegoś rodzaju być może no, takie złe emocje, tak, żeby no, to jest stara rzymska zasada, prawda, żeby rządzić, próbuj dzielić. Panie profesorze, 95 tysięcy osób wczoraj oglądało w tym najbardziej kulminacyjnym momencie transmisję z obrad Sejmu. 95 tysięcy osób, naprawdę solidna grupa. To były polityczne igrzyska, ale może zamiast tych politycznych igrzysk trzeba zająć się sprawami Polaków, jak mówi Prawo i Sprawiedliwość. Budżet, wakacje kredytowe, zerowy VAT na żywność, a tutaj w porządku obrad mamy nagle trzy komisje. To może jednak nie o to chodzi. No tak. Tylko, że żeby zająć się sprawami Polaków, żeby zacząć rządzić, żeby rzeczywiście obudzić Polskę z pewnego politycznego letargu czy takiego uśpienia, bo ja zgadzam się, że w tej chwili państwo jest tam, tak naprawdę w takim stanie zamrożenia, no to oczywiście trzeba powołać skuteczny rząd. Trzeba dać tym, którzy mogą podejmować decyzje, przypomnijmy, że w Polsce od rządzenia nie jest parlament, tylko jest rząd, trzeba dać instrumenty władzy. Można by powiedzieć PiS-owy, który dzisiaj, prawda, tak staje po stronie interesu zwykłych Polaków, rządźcie albo pozwólcie rządzić innym, prawda? Zacznijcie podejmować decyzje, na przykład dotyczące tego, co się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej, tak? Czy też zacznijcie na przykład zastanawiać się nad tym, jak dobrze przygotować Polskę do szczytu europejskiego 14-15 grudnia. Czy zacznijcie, jeśli już mówicie o koalicji polskich spraw, na przykład realizować te postulaty związane z podwyżkami nauczycieli, albo jeśli nie jesteście w stanie tego wszystkiego realizować, bo nie macie większości parlamentarnej, to po prostu pozwólcie rządzić innym. To jest, bym powiedział, dzisiaj taka podstawowa sprawa, podstawowe, bym powiedział, no, oczekiwanie, które powinniśmy formować wobec obecnego rządu Mateusza Morawieckiego. Wszystko inne jest zaklinaniem rzeczywistości, wszystko inne jest no, właśnie taką polityczną rozgrywką. Powtórzę, nie obrażam się na to, że politycy grają, nie obrażam się na to, że politycy zapraszają nas do teatru. No ale są takie sytuacje, kiedy można powiedzieć ceny biletów do tego politycznego teatru są wyjątkowo drogie. I czasami po prostu nas na takie widowisko nie stać. A wydaje mi się, że jesteśmy właśnie w takiej oto sytuacji, że jeszcze trwanie przez 2 tygodnie tego spektaklu teatralnego pod tytułem prawda, jesteśmy koalicją polskich spraw, chcemy rządzić, ale właściwie nie mamy większości, ale dobrze, żeby ktoś za nas podejmował decyzję. No to, że ten spektakl jest zbyt, on się mieści jakby w regułach konstytucji, on jest legalny, prawda, ale jest
jest w tym momencie politycznego sezonu zbyt drogi, bilety są zbyt kosztowne. Profesor Sławomir Sowiński, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję, dobrego dnia.